Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w programie Na Gorąco. Dziś w naszym studiu jeden z najbardziej doświadczonych parlamentarzystów, a jednocześnie jeden z najbardziej charyzmatycznych posłów, profesor Tadeusz Iwiński z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry Panu. Kłaniam się i pozdrawiam mieszkańców Kętrzyna i okolic i Panią redaktor i wszystkiego najlepszego w nowym roku, bo nie mieliśmy okazji się spotkać i to jest też również nowy rok chiński od początku lutego, to jest rok kozy lub owcy, uważany za trochę lepszy niż ten, który był w poprzednim roku, rok konia. Tak mówię, ponieważ wpływy Chin się rozszerzają w jakiejś mierze także na Warmię i Mazury. Notabene właśnie dzisiaj rozmawiałem z prezesem Philipsa, bo spędziłem tam 3 godziny, panem Malickim. I powiedział mi, że Philips utworzył nie tak dawno w Chengdu, to jest stolica prowincji chińskiej Sichuan, bardzo duże centrum i duża część produkcji właśnie z Kętrzyna, która trafia przecież na cały świat, jest kierowana również tam. Panie profesorze, pan dzisiaj spędził cały dzień, można powiedzieć, w Kętrzynie. Znaczy w Kętrzynie i w powiecie. Ja mam dużą sympatię do Kętrzyna, tu jest zresztą duży potencjał lewicy takiej społecznej, bo nie chodzi o organizacje i zarówno w środowiskach popegarowskich, ale nie tylko ze względu na strukturę społeczną. Dużo ludzi takich, którzy myślą w kategoriach sprawiedliwości społecznej, równości nie prymitywnie pojmowanej, że wszyscy mają równe żołądki, tylko równości szans. Tak, i właśnie spędziłem najwięcej czasu w Philipsie, no bo to jest w końcu zakład, który ma 800 osób dzisiaj, to jest taka dla Kętrzyna wizytówka, w którym byłem wielokrotnie przedtem i obserwuję właśnie, jak to się zmienia na korzyść. Rozmawiałem w poszczególnych oddziałach z wieloma przedstawicielami załogi, to jest najwięcej pracuje kobiet, często młodych, także takich, które pracują w takich krótkich cyklach, nawet tygodniowych czy tymczasowych. Później oczywiście na ogół chcieliby przejść na okres dłuższy i widziałem się też, akurat starosta był chory, więc widziałem się z wicestarostą, którego pamiętam jeszcze, gdy był przez 4 kadencje panem Sławomirem Jarosikiem, wójtem gminy Kętrzyn, ale widziałem się również z jego następcą, czyli młodym człowiekiem, panem Pawłem Bobrowskim, który kandydował zresztą z komitetu SLD. To jest jedyna zmiana w ramach powiatu w tych strukturach samorządowych, która nastąpiła, no bo starostowie to jest jakby, oni nie są wybierani przez wszystkich mieszkańców. Notabene to SLD wiele lat temu zaproponował właśnie to rozwiązanie, które wydaje się sprawdzać, żeby były bezpośrednie wybory wójtów, starostów, przepraszam, właśnie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a myśleliśmy też, na razie to się nie zrealizowało, żeby wybierać nawet starostów i może marszałków województwa, ale to jest pieśń przyszłości. I także w Garbnie, które no mając tam mniej więcej prawie 800 osób, jest siedzibą no, tradycyjną, dawnego wielkiego kombinatu pegarowskiego, gdzie jest Paweł Rogiński, bardzo zasłużony człowiek lewicy dla regionu, który był kiedyś posłem, też jedną kadencję i do Garbna też przyjechał burmistrz Korsz, pan Ostrowski, dlatego że rozmawialiśmy między innymi o tej kwestii związanej z protestami społecznymi właśnie w Korszach na tle funkcjonowania tej fabryki akumulatorów i na koniec miałem spotkanie w Reszlu, czyli drugim mieście powiatu po Kętrzynie, więc to tak, ja też staram się zawsze, jestem tak w Kętrzynie 2-3 razy do roku, słuchać i uczyć się tego, bo to wszystko się zmienia, prawda? I zawsze pan znajduje czas dla mediów, bodajże dzisiaj TVN24 nie skorzystał z nie pana wypowiedzi. Odmówiłem z TVN24 jeszcze jednej telewizji, bo ja uważam, że bez mediów, no dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, coraz jest mniejsze czytelnictwo gazet i książek. Też, no akurat teraz mamy taką też pogodę, która na to wpływa, ale
ludzie niespecjalnie chodzą chętnie na spotkania, więc najważniejszą rolę odgrywają media, radio, ale zwłaszcza telewizja. Ja uważam, że w Polsce nie docenia się w ogóle roli telewizji lokalnej. Ja mam dość duże doświadczenie zagraniczne, między innymi amerykańskie. Powiem skromnie, że jestem jednym z niewielu Polaków, którzy byli we wszystkich 50 stanach USA kiedyś, bo pracowałem tam na uniwersytetach, w tym na stypendium Fulbrighta, na najlepszym uniwersytecie świata, tak uważany powszechnie, Harvarda. I na przykład Polska się w ogóle amerykanizuje. Czy to jest dobrze, czy źle, to możemy się spierać. Ma to swoje dobre strony, ale złe. I na przykład rola mediów lokalnych, ale także i również w Europie, na przykład jak się spojrzy na Niemcy, na Francję, dziennik o największym nakładzie we Francji, France L'Est, ukazuje się w Rennes, w stolicy i zarazem Bretanii i Normandii, więc nie w Paryżu, nie w Marsylii i tak dalej. Więc rola mediów właśnie lokalnych bardzo rośnie i też zawsze ile razy jestem w Kętrzynie, to staram się skorzystać z uprzejmości właśnie KTK, bo wiem, że ona w największym stopniu dociera do mieszkańców. Panie profesorze, na kogo pan będzie głosował w tych wyborach prezydenckich? No to nie jest chyba tajemnica. Ja będę głosował na naszą młodą kandydatkę, Magdalenę Ogórek, którą zresztą znam od szeregu lat, bo ona, gdy robiła doktorat, konsultowała się ze mną w sprawach takich proceduralnych, no bo ja nie jestem jakimś wybitnym specjalistą w historii Kościoła. Ona na ten temat napisała rozprawę. Myśmy mieli konwencję w sobotę w Ożerowie Mazowieckim, taką oficjalną. Ja ją pamiętam również, bo tak pani redaktor zaczęła o mediach. Ona pracowała kilka lat również w telewizji, w TVN właśnie 24 Biznes i Świat. Więc jest obyta z kamerą i jest przedstawicielką młodego pokolenia. Ładna, sympatyczna, ale czy mogłaby być zwierzchnikiem sił zbrojnych? No więc, jest pan do tego przekonany? No powiem szczerze, gdy Aleksander Kwaśniewski kandydował na prezydenta w 1995 roku, nie był dużo starszy. A co do tego wątku wojskowego, to warto przypomnieć, że w Europie w ogóle jest taka tendencja, że coraz więcej kobiet na przykład zajmuje stanowisko ministrów obrony narodowej. Zaczęła to Skandynawia, bo to między innymi w Finlandii, w innych krajach. We Francji niedawno było pani Elio Marie, właśnie ministrem obrony narodowej. A w tej chwili, w najważniejszym państwie Europy Zachodniej, czyli w Niemczech, kraju, z którym mamy szczególnie bliskie kontakty, bo to jest nasz partner numer jeden gospodarczy i polityczny na naszym kontynencie, pani Ursula von Leyen jest właśnie kobieta, być może następczyni pani kanclerz Merkel, jest właśnie ministrem obrony, więc to jest jakby zupełnie nowe podejście. W Hiszpanii również pamiętam dobrze, moja znajoma socjaldemokratka, pamiętam ją dobrze, bo gdy ona została mianowana ministrem obrony w poprzednim rządzie Hiszpanii, była w zaawansowanej ciąży. Mm-hmm. I minister obrony w zaawansowanej ciąży, no to prawda, kiedyś sobie trudno byłoby wyobrazić. Mąż stanu, czy żona stanu. Czy żona stanu, tak. Rzecznik PiS, Mariusz Błaszczak, na wieść o waszej kandydatce powiedział, że to jest już koniec SLD. No więc ja byłem z panem Błaszczakiem kilka dni temu w wiadomościach TVP1 i później też w Info. No i rozmawialiśmy na ten temat. W moim przekonaniu, tak jak na szczeblu lokalnym czasem ludzie chcą zmiany, więc wydaje mi się, że mamy w Polsce te dwie obecnie główne formacje, Platforma i PiS, które są formacjami bardzo konserwatywnymi, de facto prawicowymi. Więc my przedstawiamy kandydatkę, która jest kandydatką jakby nowego pokolenia, bo pamiętajmy, że to jest paradoks. Prezydent nie ma wielkich uprawnień w Polsce. I mówię to jako ktoś, kto przez 4 lata był w latach 93-97 w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która ten projekt ustawy zasadniczej, najważniejszy dokument, przygotowała i później on był przyjęty w referendum ogólnokrajowym. Prezydent jest głową państwa, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, mianuje ambasadorów, sędziów, profesorów, ale na co dzień Polska ma system parlamentarno-gabinetowy i główne mechanizmy polityczne odbywają się w relacji rząd-sejm. Bo Senat nie ma nic do gadania, zawsze byłem przeciwny istnieniu Senatu, bo my jesteśmy krajem unitarnym,
a nie federalnym, gdzie druga izba ma sens. I bo Sejm wybiera rząd, rząd odkłada przed Sejmem, czyli z punktu widzenia prerogatyw dużo ważniejsze są prerogatywy premiera aniżeli prezydenta. Ale tu chodzi o coś innego, że nawet w wyborach prezydenckich w Polsce chodzi do urn dużo mniej niż 50%. Nie chodzi na przykład młode pokolenie, które no, uważa, że żadne z dotychczasowych postaci czy nawet formacji politycznej nie zaspokoi ich aspiracji. I my liczymy też, że młoda kandydatka, inteligentna, z pewnym doświadczeniem, bo ona ma doświadczenie pracy, oczywiście nie na najwyższych stanowiskach, ale i w kancelarii prezydenta i w kancelarii premiera, dobrze wykształcona, ona może zachęcić do uczestnictwa w tych wyborach, może być też potraktowana jako kandydatka antyestablishmentowa. Mm-hmm. Więc ja wierzę, że ona uzyska dobry wynik dwucyfrowy, a w ogóle no, cała ta kampania jest w jakiejś mierze rozbiegówką, używając takiego pojęcia, przed wyborami najistotniejszymi dla Polski, które odbędą się jesienią, czyli parlamentarnymi, zwłaszcza do Sejmu, prawdopodobnie w październiku. Jeszcze raz przytoczę te słowa Mariusza Błaszczaka, który mówi, że jeżeli taką kandydatkę wystawiacie, to jest koniec SLD. Jeśli to koniec SLD, to znaczy, że to byłaby pańska ostatnia kadencja. Nie, no ale to nie chodzi o to, no bo ja na przykład wiele osób proponowało, żebym ja kandydował na przykład na prezydenta, bo ja byłem zwolennikiem, że powinna kandydować kobieta. Nie no, SLD ma swój stały elektorat. Oczywiście, że my teraz mamy, no w sondażach jesteśmy na poziomie 10%, więc w ogóle SLD mogę postawić dolary przeciwko orzechom. Nie tylko, że wejdzie do Sejmu w ogóle, to tego nikt nie kwestionuje, to jest próg 5%, ale że dostaniemy wynik prawdopodobnie trzeci po PO czy PiS, nie wiem w jakiej kolejności. Myślę, że nawet uzyskamy lepszy wynik niż PSL. Ja zresztą także w naszym województwie, niezależnie od tego, że te wybory na przykład samorządowe różnie wypadały, to mamy na przykład młodych ludzi, jest burmistrz Bartoszyc, członek SLD, który wygrał w drugiej turze z dotychczasowym starostą z Platformy. Mamy burmistrza Giżycka na przykład, który też był jest członkiem działaczem Lewicy, no i mamy właśnie tutaj pana Bobrowskiego wójta, więc mówię tylko na przykład o tym. W Polsce to jest paradoks, w kraju, gdzie jest tyle nierówności społecznych, tyle biedy, gdzie 40% populacji uważa, że nie ma środków na godne życie, gdzie na przykład Sejm na ostatnim posiedzeniu odrzucił propozycję podniesienia progu zwolnienia od podatków po to, żeby ci, którzy mają najniższe pensje, ja rozmawiałem dzisiaj na przykład właśnie z osobami, które dojeżdżają do Kętrzyna, no, które, na przykład również wczoraj w szpitalu miejskim w Olsztynie, które dostają najniższą pensję, 1750 zł, to jest opodatkowane brutto. I nawet w Polsce osoby, które mają dochody, mają najniższą emeryturę, najniższą rentę, też płacą. Chcieliśmy, żeby to zmienić, żeby ci, którzy mają najniższe dochody. I okazało się, że rząd PO-PSL to odrzuci, więc w Polsce jest ogromna baza dla lewicy, dla socjaldemokratów. Socjaldemokraci rządzą w bardzo wielu państwach Europy. Ostatnio wygrali w Grecji, mają silną pozycję. We Francji są też w rządzie, w Niemczech. Myślę, że wygrają wybory na początku maja w Wielkiej Brytanii i tak dalej. A Polska trochę przechyliła się na prawo, ale w moim przekonaniu tylko lewica potrafi łączyć jakby i mieć program sprawiedliwości społecznej z jednej strony, z drugiej efektywności ekonomicznej. No właśnie, ale jak pomóc takim środowiskom popegeerowskim, na przykład młodym ludziom? No więc to jest w kontekście nawet tych strajków w górnictwie i tak dalej. Ja mówiłem nawet w centralnych mediach, że gdy podejmowano głupie decyzje, brutalne decyzje w okresie rządu Leszka Balcerowicza, likwidacji wszystkich PGR-ów, w tym nawet dobrych, efektywnych ekonomicznie, jak na Czarnoziemach w okolicach Kętrzyna, to przecież ci ludzie nie dostali żadnej rekompensaty.
I im się już pewnie nie da pomóc, trzeba im starać się pomóc ich dzieciom, czy w perspektywie wnukom. Ja na przykład na swój skromny udział prowadzę taką akcję od wielu lat fundowania stypendiów dla, trzymam się tylko tej formuły, zdolnych maturzystów wywodzących się z rodzin o niskich dochodach, którzy chcą podjąć, czy które, bo to są na ogół zresztą dziewczyny, podjąć wyższe studia, takie roczne stypendia po 500 zł. Wiele osób, no nie aż tak wiele, bo oczywiście to jest wszystko kropla w morzu potrzeb, ale pamiętam, że kilka osób z Kętrzyna, zwłaszcza z Liceum imienia Kętrzyńskiego, dostało takie stypendia, bo co by nie mówić, to dzisiaj jednak ukończenie wyższych studiów nie daje gwarancji. No. Gwarancji pracy nie, ale jednak jakieś obycie. Ale obycie i tak dalej, często ci, którzy wyjeżdżają za granicę, bo chodzi o to, żeby jeżeli wyjeżdżali, to żeby wracali, znajomość języków i tak dalej, więc to jest wciąż jednak duża szansa i mówię to nie tylko jako profesor uniwersytetu. No. Panie profesorze, Sejm ratyfikował konwencję w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i pan był wśród tych posłów, którzy głosowali za tą konwencją. Sprzeciwił się PiS. Tak. I część posłów PSL. Prawie wszyscy PSL. Tak. Prawie wszyscy. Biskupom narazili się jednak ci, co głosowali za, oczywiście. Posłanka Beata Kempa grzmiała z mównicy sejmowej, że teraz Stefan Niesiołowski będzie się mógł nazywać Stefania Niesiołowska. No, ja zabierałem głos przed ostatecznym głosowaniem, ponieważ dla mnie Rada Europy, mało kto w ogóle odróżnia Radę Europy, to nie jest Unia Europejska i to nie jest Rada Europejska, której przewodniczy Donald Tusk. Rada Europy to jest najstarsza organizacja na naszym kontynencie, istniejąca od 66 lat, która zajmuje się rozwojem praw człowieka i demokracji. Ma siedzibę w Strasburgu. Ja jestem z nią bardzo związany, bo jestem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego o najdłuższym stażu. Ja na przykład otwieram wszystkie sesje, wygłaszam przemówienia, bo kiedyś było tak, że to najstarsi, a teraz na najdłuższym stażu. Bo ta Rada Europy ma również swoje zgromadzenia parlamentarne. I ta Rada, ta organizacja działa w dużej mierze poprzez tworzenie około 200 konwencji, takich podstawowych dokumentów, które mają obowiązywać te państwa, które je przyjmą, ratyfikują. I ta konwencja uchwalona prawie 4 lata temu w Istambule, notabene to jest bardzo ważne, w największym mieście Turcji, została, już ona weszła w życie, w tym sensie, że ratyfikowało ją 30, inaczej, podpisało ją 36 państw, ratyfikowało na razie 15, ale to jest proces, który ma pokazać, nie, że chodzi o jakąkolwiek ideologię. Ja mówiłem przed głosowaniem, to nie jest konwencja. Takie są zarzuty. Nie, ale to nie jest konwencja ani ideologiczna, jakaś, nie wiem, neomarksistowska, ani antyreligijna. Notabene Watykan, czyli Stolica Apostolska, nie jest członkiem Rady Europy, ale jest obserwatorem i jego przedstawiciel uczestniczył w opracowaniu tej konwencji, która ma 81 artykułów. To jest dokument o charakterze prawno-organizacyjnym, czyli on stwarza lepsze warunki przeciwdziałania przemocy, zapobiegania oraz likwidacji skutków, czyli na przykład między innymi uruchamia taką infolinię, mechanizm nadzorowania, monitorowania tego. To nie jest tak, że to jest tylko przemoc. Ale ta infolinia, panie profesorze, u nas funkcjonowała. Nie funkcjonowała w weekend, to prawda. Nie, ale chodzi też o to, żeby jakby. Bo to jest konwencja, która się odnosi do całego kontynentu. Pamiętajmy na przykład, że ratyfikowały ją Turcja, Bośnia, Hercegowina, Albania, Malta, czy na przykład te trzy pierwsze kraje islamskie. Bo w niektórych kulturach i cywilizacjach to nie tyczy Polski. Kobieta jest jakby z definicji, zajmuje niższą pozycję i zdarzają się do dzisiaj przecież, wiadomo, nawet rytualne zabójstwa, nie wiem, w środowiskach nie tylko w samej Turcji, ale na przykład wśród Turków w Niemczech, czy także wśród muzułmanek, nie wiem, pochodzenia pakistańskiego, czy indyjskiego, czy z Bangladeszu w Wielkiej Brytanii. Więc to jest konwencja, która nie wprowadza żadnego zła. Natomiast jakby ona zresztą może się odnosić również do mężczyzn, bo mówimy, tam jest element silnie zaakcentowany przeciwko przemocy domowej. Więc to się odnosi również do mężczyzn, to się odnosi do niepełnosprawnych i tak dalej. Więc to są jakieś nieporozumienia i ja żałuję, że
stała się taka wokół tego batalia, bo w żadnym państwie nikt tego w ogóle dotychczas nie kwestionował, ani we Włoszech, ani we Francji, ani w Hiszpanii, ani w Szwecji. Kilka państw oczywiście tego jeszcze nie podpisało, notabene w tym Rosja. Ale to jest proces, który będzie trwał, więc ta dyskusja jest zastępcza i ona też pokazuje bardzo silny konserwatyzm w naszych warunkach. Dla mnie najważniejsze jest to, że prawie 90% kobiet opowiada się za przyjęciem tej konwencji. Teraz prezydent Komorowski, przepraszam, on to powinien podpisać ją bardzo szybko. Ja nie chciałbym, żeby czekał aż do wyborów prezydenckich, bo on się na przykład odnosi do profesora Zolla, który jest bardzo dobrym prawnikiem, ale wybitnym konserwatystą. Nie ma żadnej niezgodności z konstytucją, więc wierzę, że prezydent Komorowski nie będzie sięgał prawą ręką do lewego ucha, prawda, i na przykład kierował to do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby przed wyborami prezydenckimi, które się odbędą 10 maja, nie grać na czas, o tak bym powiedział. Panie profesorze, jest pan jednym z posłów, którzy najczęściej podróżują po świecie. Jak pan ocenia konflikt na Ukrainie? To nawet nie chodzi o podróże. Ja wielokrotnie byłem na Ukrainie, znam czołowych polityków ukraińskich i oni mnie, także rosyjskich. Pamiętam prezydenta Putina poznałem, gdy z ramienia Rady Europy jeździłem, to był wtedy równie dramatyczny konflikt czeczeński. Ja byłem 12 razy w Czeczenii w okresie wojny i wtedy tam się udało znaleźć pewne rozwiązanie. Nie ulega wątpliwości, że Rosja naruszyła prawo międzynarodowe, anektując Krym, że Rosja, nie szanując integralności terytorialnej Ukrainy, państwa, które notabene uznaliśmy jako pierwsze w 1991 roku na kilka godzin przed Kanadą. Ja występowałem wtedy, pamiętam. To było pierwsze posiedzenie demokratycznie wybranego Sejmu jesienią 1991 roku. I zaraz po wyborze marszałka Wiesława Chrzanowskiego był pierwszy punkt, czy Polska powinna uznać niepodległość Ukrainy. Jak najbardziej. Ja w imieniu Sojuszu mówiłem, że tak, dokonaliśmy tego. Notabene, my jesteśmy jedynym państwem Unii jako Polska, które graniczy i z Rosją. Cała granica Polski z Rosją, 210 km, to jest granica naszego województwa Warmii i Mazur z zawodem kaligrafskim, gdzie na szczęście sam w tym, powiem nieskromnie, maczałem palce, działa zupełnie dobrze ten mały ruch graniczny. I od dłuższego czasu czeka się, zresztą sam kiedyś też w tej sprawie występowałem, tu akurat nieskutecznie, o utworzenie przejścia granicznego na granicy kętrzyńskiego, prawda? I do tego nie doszło. Więc to jest najpoważniejszy konflikt po II wojnie światowej. Ale on musi być i powinien być rozwiązany drogą pokojową, dyplomatyczną. Bo tu się nie da, nawet gdyby się ktoś chciał uzbroić, nie wiem, armię ukraińską, która jest słaba. Są to takie głosy, że trzeba dozbroić Ukraińców. No to my jako sojusz jesteśmy przeciwni temu i raczej zdecydowanie popieramy działania francusko-niemieckie. Ja krytykowałem zarówno wypowiedzi pana ministra Schetyny, mojego dobrego kolegi. Ja jestem wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, dobrze mi się z nim współpracował, gdy on był szefem, ale nie można jakby używać takiego języka po to, żeby zaszkodzić Rosji złośliwie, bo mówienie na przykład, że to Ukraińcy wyzwolili Auschwitz, to tak jakby powiedzieć, że za cały stalinizm odpowiada dwóch Gruzinów i jeden Polak, bo tych dwóch Gruzinów to Stalin i Beria, a Polak to Dzierżyński, który stał na czele NKWD. Więc droga pokojowa. My zostaliśmy przez te niezręczne wypowiedzi niektórych naszych polityków de facto odsunięci od stołu, gdzie się podejmuje te decyzje. Więc ja wierzę w to rozwiązanie pokojowe. Także rząd uważam, że powinien lepiej reagować, jeżeli chodzi o to, że ten konflikt powoduje, iż wielu naszych przedsiębiorców, którzy eksportują do Rosji, na Ukrainę. Dotyka to wszystkich. To dotyka wszystkich. Nawet to, że tych Rosjan przyjeżdża dużo mniej do nas, prawda? Bo rubel ogromnie stracił na wartości i przecież ja pamiętam, że szczególnie na tych terenach Warmii i Mazur, a tam jeszcze jest 7 powiatów pomorskiego, łącznie z Trójmiastem objętych tym małym ruchem granicznym,
no to wielu ludzi żyło z tych zakupów, prawda? W Gołdapi działa Biedronka, działają w ogóle trzy Biedronki w Gołdapi i jedna na przejściu granicznym, która ma największe obroty per capita w Polsce, bo wielu tych Rosjan przyjeżdżało i tylko tam kupowało żywność, bo była lepszej jakości AGD, a Polacy jeździli tam, żeby kupować benzynę. W tych samych sklepach też spotyka się tak jest. Gości tak z jest granicy. I to trochę ratuje tą bardzo trudną sytuację ekonomiczną i sytuację, gdzie jest najwięcej bezrobocia. No, w kętrzyńskim powiecie, to przecież słuchacze to wiedzą równie dobrze jak ja, no jest bezrobocie 26-procentowe. To jest największy dramat. Więc to jest długa droga do rozwiązania tego konfliktu. Ale nie posądziłby pan Europy o bierność? Bierność to jest tak, że trzeba, uważam, wykorzystać wszystkie szanse na pokojowe rozwiązanie. Ja w tej mierze jednak jestem za rozstrzygnięciem europejskim, a nie amerykańskim. Pamiętajmy też, że Amerykanie mają swoje stosunki z Rosją ukształtowane w układzie globalnym. Dla nich jest ważny Afganistan, oni się wycofują, walka z terroryzmem, problem współpracy przy rozbrajaniu potencjału nuklearnego w Iranie, to jest sprawa Syrii, broni chemicznej. Relacje rosyjsko-amerykańskie nie mogą przesłaniać jakby naszego interesu i to nie jest podejście nasza chata z krania. Poza tym jest dla nas bardzo też niebezpieczny z jednej strony nacjonalizm wielkorosyjski, ale z drugiej strony nacjonalizm ukraiński, którego nie można doceniać. Są w parlamencie wybranym demokratycznie, sami obserwowałem z ramienia Radoru 26 października, przedstawiciele tych sił swobody, prawego sektora i nacjonaliści, dla których Bandera jest największym bohaterem, którzy zgłaszają wciąż roszczenia terytorialne do Przemyśla, do niektórych innych terytoriów. Więc pamiętając o tym, że nie można naruszać porządku, który się ukształtował w ostatnich latach i wspierając Ukrainę, bo my bardzo wspieramy jako Polska Ukrainę, ale my też nie możemy za nią zrobić więcej niż oni sami. To jest system demokracji oligarchicznej, korupcja ogromna. 1/4 środków przeznaczonych na armię ukraińską jest rozkradana, to jest według danych amerykańskich. Oligarchowie, tak jak w Dniepropietrowsku i Chorchomomiejskim, mają własne armie. Dopóki tam się nie przeprowadzi poważnych reform, to państwo nie będzie mogło funkcjonować dobrze. Z drugiej strony Rosji oczywiście zależy na tym, żeby zwasalizować Ukrainę. Więc to jest dużo gorszy problem, dużo większy konflikt, aniżeli był w latach 90. wojny bałkańskie w Jugosławii. Ale powinniśmy też pamiętać o naszych interesach, stąd SLD. I ja sam mówiłem to wielokrotnie, my się opowiadamy za rozwiązaniem pokojowym i przeciwko nie tylko temu, żeby Polacy nie walczyli na Ukrainie i przeciwko dozbrajaniu Ukrainy. Powtarzam, potępiając to, co władze na Kremlu robiły w sensie naruszania prawa międzynarodowego. Ale czy Polska, a szczególnie te tereny przygraniczne, nasze tereny, nie są zagrożone? Znaczy, gdyby doszło do, nie wiem, konfliktu zbrojnego na dużą skalę, pamiętajmy, że obwód kaliningradzki to jest w dużej mierze był zawsze jako enklawa takim rodzajem niezatapialnego niszczyciela, ale powiedzmy sobie jasno wprost, że patrząc z punktu widzenia Kętrzyna i w ogóle Warmii i Mazur, to przecież ludzie mniej się boją tego, że tu, nie wiem, wejdą wojska rosyjskie, bo nie wejdą wojska rosyjskie. Ale ludzie zadają sobie takie pytanie. Ale zadają sobie oczywiście pytanie, bo sprawa bezpieczeństwa, bardziej się boją tego, że nie starczy pieniędzy do pierwszego, że ci, którzy nie mają pracy, jej nie znajdą, a ci, którzy mają pracę, że pracują, ponad 5 milionów ludzi pracuje na śmieciówkach, albo ją utracą, że 40% populacji w Polsce, ja myślę, że w naszym województwie dużo więcej, uważa, że nie ma możliwości życia godnie. Słowo to godność, prawda? To jest, nie ma możliwości, nie ma środków finansowych godnego życia. I jeżeli ta trudna sytuacja jeszcze splata się z pewnym zagrożeniem zewnętrznym, ale my jesteśmy członkiem NATO i w tym sensie my w ogóle powinniśmy się trzymać jakby głównego nurtu. My nie jesteśmy jakimś wielkim państwem, jesteśmy średnim państwem, 38,5-milionowym. Mamy armię,
która teraz ma być dozbrajana, ale Amerykanie wyciągnęli najważniejszą lekcję z Wietnamu kiedyś, jedyną wojną, którą przegrali, że piechota morska może zająć fabryki, ale nie będzie w nich pracować. Jednak to powrócił trochę ten pierwiastek militarny w rozstrzyganiu różnych konfliktów. Ale liczy się jednak głównie jakby gospodarka i gdyby doszło do jakiegoś konfliktu na wielką skalę, to my musimy działać tak, jak działa NATO. My mamy układ waszyngtoński, Polska należy do NATO ponad 15 lat i to daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Myśli a w sprawach pan, politycznych że to nas Unia... chroni rzeczywiście? Tak, to nas chroni. Weszliśmy do NATO 5 lat, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej. NATO podjęło określone decyzje dotyczące tak zwanej szpicy i chodzi nie tylko o takie centrum północno-wschodnie, tam gdzie w Szczecinie i wokół, gdzie od lat funkcjonują oddziały, współpraca polsko-niemiecko-duńska. Więc z tego punktu widzenia jesteśmy zabezpieczeni. Oczywiście, że Rosjanie testują też, bo ja Rosjan nie usprawiedliwiam, ale Rosjanie i ich propaganda, która jest bardzo skuteczna, myślą w takich kontekstach, NATO nas otacza. Bazy nas otaczają. Ukraina przyjęła kurs taki pronatowski. Ja myślę, że to się skończy tym, ten konflikt pokojowo, że Ukraina, która zresztą nie ma perspektyw wejścia do NATO w ciągu 20 lat, że Ukraina zrezygnuje, prawda, z wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a dopóki nie uporządkuje wewnętrznie swojego systemu, kraju, gospodarki, my narzekamy na korupcję, no ale korupcja na Ukrainie to jest w ogóle nieporównywalna w sensie negatywnym, aniżeli u nas. I być może nie można żadnemu państwu zabraniać tego, żeby wstępował do jakiejś organizacji, ale nie spełnia kryteriów, na przykład wejścia do Unii Europejskiej nie spełnia. Nie wiem, ja życzę Ukraińcom jak najlepiej. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jakie mamy kontakty. Prawie 20 tysięcy Ukraińców studiuje w tej chwili na polskich wyższych uczelniach. To jest państwo, my wydajemy dla Ukraińców więcej wiz Schengen, aniżeli wydają wszystkie pozostałe 27 państw Unii Europejskiej razem wziętych. Więc my no może to jest naturalne, bo sąsiadujemy z nimi przecież. No tak, no ale to jest prawda. No, ale myśli pan o wyborze uczelni? Nie, ale nie o wyborze uczelni, ale o pracy. Ile osób u nas pracuje, często dobrze wykształconych, nauczycielki angielskiego. No, Polska jest takim dla nich krajem nawet pod wieloma względami docelowym. Mm-hmm. Panie profesorze, zna pan sprawę Korsz? Tam mieszkańcy protestują przeciwko firmie utylizującej akumulatory. I winą za to obarczają zakład, ale także między innymi byłego marszałka województwa pana Protasa. Jest także postać byłego starosty Tadeusza Mordasiewicza, który wydał pewne decyzje. I nowe władze powiatowe, urzędowanie zaczęły od spotkania z mieszkańcami, ale problem nadal jest. To jest poważny problem. Wiem, że był nawet protest w Bezledach półtora miesiąca temu. I ja postanowiłem, żeby, ponieważ sprawa jest poważna, ona dotyczy bezpieczeństwa osób, większość, to jest zdrowia. Pan Schneider dotyczy zdrowia, dotyczy obaw. Mówię też o tym jako inżynier chemii z pierwszego wykształcenia, więc jakby te akumulatory i zagrożenia nie mogą być, te groźby nie mogą być niedoceniane. Ja postanowiłem napisać interpelację do ministra środowiska w tej sprawie, dlatego że mamy tyle sprzecznych ocen. I tyle działań inspekcji, decyzji, które są cofane i tak dalej, a najważniejsze jest życie i zdrowie obywateli, więc ja wystąpię do ministra środowiska, żeby ostatecznie rząd, bo pani ma rację, uważam, że były marszałek, on podnosi odpowiedzialność wszystkim za to, że zmarnowano wielkie pieniądze, budując termy lidzbarskie, które przez Der Spiegel, najpoważniejszy tygodnik niemiecki, zostały wyśmiane, bo się buduje termy, gdzie wodę trzeba będzie dogrzewać, więc to jest jakiś absurd pochodzący z Lidzbarka. Więc nie wszystkie pieniądze unijne wydawaliśmy dobrze i oczywiście być może to jest też powód tego, że dotychczasowy starosta nie zdołał wejść nawet do Rady Powiatu.
pan Mordasiewicz. Ale to trzeba zbadać, bo to nie może być chocholi taniec, bo to trwa już rok, to trzeba przeciąć, prawda? Albo ten zakład powinien zaprzestać działalności, wtedy trzeba się liczyć z pewnymi roszczeniami też finansowymi, albo ostatecznie potwierdzi się, że nie ma zagrożenia, choć w co wątpię, bo tam są dosłownie domy, nawet kilkadziesiąt metrów od tego zakładu. 60 metrów. No więc właśnie. Czyli ja jeszcze w tej sprawie skontaktuję się raz jeszcze z władzami KORSZ, ale z tego co wiem, stanowisko ogromnej większości mieszkańców jest zdecydowane, że ten zakład powinien być zlikwidowany. Dziękuję panie profesorze za tę rozmowę. Kłaniam się i dziękuję państwu wszystkim za uwagę i także pani redaktor. Szanowni państwo, naszym gościem był profesor Tadeusz Iwiński. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.